Witajcie w drugiej części tego poradnika. Zajmiemy się teraz tworzeniem głosowania na mapę. No właśnie, więc tym się zajmiemy. Więc na początek chciałbym usunąć ten guzik. Guzik wyboru mapy przy rankingowym meczu. Więc tutaj. To jest wszystko to. Dobra. I teraz zrobilibyśmy nowy skrypt głosowania, ale to za chwilkę. Jeszcze przed tym zróbmy sobie okno właśnie głosowania map, więc void pokaż jak ja to nazywam u siebie? Pokaż vote mode, właśnie. I tutaj od razu case. No, wyszedłem już poza case. Dobrze. Już teraz będzie się nam to odpalało. Pokaż vote map. Więc tak, na początku będziemy chcieli robić, znaczy pokazywać taki jakby duży prostokąt na ekranie. Tylko to zaraz, ponieważ będziemy to robić już nową metodą GUI, już nie będziemy korzystać z tych pozycji górnych guzików i z tych wszystkich zmiennych, które wcześniej porobiłem, ponieważ są one strasznie niewygodne. Zrobimy nowy system pokazywania GUI. Zrobimy go sobie w funkcjach. Więc sobie nowy void public static void. GUI autoscale co ja zrobiłem? GUI autoscale i na czym ten void będzie polegał? Będzie on polegał na tym, że tylko nie wiem, czy to ma być void, to ma być rect. I to będzie na tym polegało, że będziemy tutaj wprowadzać cztery zmienne i on będzie nam wypluwał takiej wielkości i... Oj, dobra, narysuję wam to. Trudno to tłumaczyć, nie mając rysunku. Więc tak, mamy tutaj na przykład nasz ekran. Z naszymi wymiarem, prawda? 1920 na 1080. Mamy tu jakiś guzik, prawda? Na przykład 400. No, trochę przesadziłem, ale wszystko jedno, prawda? 400 na 50. I teraz on jest ok dla nas. Na takiej rozdzielczości.
ale nie wszyscy mają taką rozdzielczość ekranu. Niektórzy mają mniejszą, prawda? Albo i większą. Więc na mniejszej rozdzielczości ten guzik będzie za duży, ponieważ będzie zajmował on większą część ekranu. I chcemy, żeby on się skalował, czyli żeby był tutaj po prostu mniejszy. Załóżmy, że tu mamy taki trochę niewymiarowy, narysowałem. Więc tak, mamy tutaj sobie mniejszy ekran. I chcemy, żeby ten sam guzik był proporcjonalny wielkością jak ten wymiar do tego wymiaru, to chcemy, żeby on proporcjonalnie mniejszy, prawda? Więc jak będziemy to robić? Otóż będziemy to robić w ten sposób, że będziemy brać te nasze 400, czyli tą. Narysowałem to okropnie jeszcze raz. 400. Będziemy to dzielić przez 1080. I potem to, co nam z tego wyjdzie, będziemy mnożyć przez aktualną. Więc na przykład 600, prawda? Tu mamy na przykład 800 na 600. Więc będziemy to mnożyć razy 600. A potem będziemy brać nasze 50. Więc jeszcze raz. 50 tym razem na. A, przepraszam. Tutaj powinno być 1920. To 1920, bo bierzemy tą dłuższą krawędź. To będziemy na 1080. I to będziemy mnożyć przez 800. I to, co tam z tego wyjdzie, będzie tak samo wyglądało na mniejszym ekranie jak na tym większym. Prawda? Będzie wprost proporcjonalnie większy albo mniejszy. Więc to będzie, to jest takie nasze skalowanie GUI. Więc w praktyce wygląda to tak, że dajemy tutaj cztery zmienne. Float x, float y, float h. I tak. X, czyli to, dzielimy przez szerokość ekranu. X podzielić równa się screen.width. Y podzielić na screen. Kropka. Wysokość w screen. Kropka. Width i h no i teraz będziemy mnożyć, więc x razy równa się screen. Kropka. With. Ale sorry, bo właśnie zrobiłem tutaj głupotę. Tutaj Y, a nie H. Ale zrobiłem tutaj głupotę, bo przecież nie chodziło mi o to, bo takim sposobem to nic dobrego nie otrzymamy. Po to mi chodziło o to, żeby najpierw to dzielić przez 1020, 1920, a tutaj 1080. Tak samo tutaj 1920, czyli to jest akurat moja rozdzielczość ekranu. Bo jak to będzie działać? Bo tak myślę, że to słabo wytłumaczyłem. Na przykład chciałbym, żeby to na takim ekranie
czyli na rozdzielczości 1920 na 1080, miało wymiary 400 na 50. Ponieważ wiem, ile to jest mniej więcej dla mnie 400 pikseli na moim ekranie, na mojej rozdzielczości. I dlatego to dzielę przez tą moją rozdzielczość, ponieważ wiem, ponieważ, ojejku, no. Wiem, ile dla mnie to jest 200, tak? I 200 dla mniejszego ekranu to będzie zbyt dużo, więc właśnie dlatego to skaluję potem. A na rozdzielczości 1920 na 1080 będzie to miało tyle samo, ile ja tutaj wpiszę w te dane, w te zmienne. Rozumiecie? Mniej więcej chyba tak. X, Y, W, H. No i teraz musi to coś to zwracać, więc return new rect X, Y, W, H. Dobrze. I teraz, jak już mamy nasz nowy system GUI, to teraz zobaczcie, jak można łatwo operować wszystkimi wymiarami. Więc, na przykład, zróbmy sobie GUI.box new. I teraz nie dajemy new rect, tylko będziemy używać tego recta z tej naszej funkcji, więc. Funkcje. Kropka. GUI autoscale. Pokaż. Ojejku, co się dzieje z tym? No właśnie, dziękuję. X, więc na przykład. Znaczy, to są. Więc połowa ekranu. Teraz zawsze połową ekranu będzie te nasze 1920 podzielić na 2. To będzie zawsze nasza połowa ekranu. Więc 1920 podzielić na 2. Ojejku, słaby jestem w liczeniu w pamięci. To jest. Chwila. Muszę zobaczyć. 1920 na 2. 18 na 2 to jest 9. To jest. Ale jestem słaby. 8, 900. Come on. Widzicie, zestresowaliście mnie, tak to się skończyło. Że nie wiem, 1920 na 2 podzielić. 960, dziękuję. A 1080 na 2. 540. Dobra, 960 i 540. Dziewięćset sześćdziesiąt, 540, czyli połowę ekranu. W, na przykład chcemy, nie wiem ile, 800, nie, za mało będzie. Ile tutaj dałem? Patrzmy, ile dałem tutaj. Więc 60, 540 tutaj minus 1080 minus 960. Ja. Razy 1080 razy 0,75 na 2. No, dokładnie tak.
To nie razy, tylko minus. Minus 540, nie, 1080, tutaj 1920, przepraszam, 1920, 1080 razy .75f, to też powinno być f. Na 2. No to jest źle, bo to właśnie powinno być w nawiasie. Chociaż nie. Jest ok. Dobrze. Teraz zobaczmy, jak to wygląda właśnie. Tylko mam jakiś błąd. A chyba, no właśnie, nawiasu. Zabrakło jednego. Miss apply. Come on. No. I... Właśnie. Teraz zobacz, jak sobie weźmiemy tutaj, wpiszemy Bestnacht na Vault Map. To mamy elegancko skalowane. Mamy elegancko skalowane. No wiecie, mamy elegancko skalowane okno, prawda? W zależności jakie mamy wymiary naszego ekranu. Aha, jeszcze zauważyłem, że że nie skaluje się nasze tło cały czas. To gdzie mamy tutaj te autoscale nasz skrypt? Autosize. No zróbmy po prostu tak najprostszym sposobem, ponieważ tutaj nie ma dużo do wyliczenia. No, teraz już się będzie cały czas skalowało. Elegancko. Dobrze. Więc iż ponieważ strasznie mi się nie chce tego wszystkiego dalej wyliczyć, co wyliczałem tutaj w tym naszym tym, to sobie elegancko skopiuję. Dobra. Jak na razie nie mam nic do okupowania, więc będziemy musieli pisać. Zróbmy sobie nową zakładkę w naszych zmiennych. Mają sobie do Vault Map i bool pokaż. To ma być bool null label, więc pokaż wybraną mapę. Się domyślnie na false. Co tam jeszcze? Nie pamiętam. Mam tak, timer i wybrana mapa. Float. Dobrze. I nie wiem, czy to też nie powinno być... Właśnie, public.
No i teraz tak, będziemy chcieli pokazywać graczowi różne informacje na temat głosowania, w zależności czy ono trwa, czy ono się zakończyło, czy trwa właśnie losowanie pomiędzy mapami. Więc będziemy korzystać tutaj z ifa. Pokaż wybraną mapę od nasiątrzu. Else if pokaż wybraną mapę równa się false. Else tak to było. Wybaczcie, że tak ciągle patrzę, ale nie chcę popełnić żadnego błędu, żeby potem więcej czasu już nad tym jest nie spędzić bezsensownie. I właśnie dzięki temu, że ten tutaj bool jest nullable, czyli ma ten znak pytania, znaczy, że można przyjąć, czyli że może przyjąć null jako swoją wartość, to mamy aż do wyboru trzy jego stany. Więc true, false albo null. Dzięki temu właśnie możemy, no właśnie, możemy aż wykonywać trzy inne funkcje w zależności od jego wartości, a nie tylko dwie. Więc jeżeli jest albo prawdziwy, albo fałszywy, albo jeżeli jest null. I tak, jeżeli pokaż wybraną mapę, znaczy, że skopiujemy sobie. Aby będziecie musieli to przepisywać. Haha. Najpierw true. Tak, czyli tu, jeżeli głosowanie jest zakończone, to wtedy się pojawia to. Jeżeli głosowanie trwa, to będzie się pojawiało to. I tu będzie timer. Ale jeżeli nie, no i teraz jeszcze pozostał nam trzeci else i w nim zamieścimy informacje o tym, że mapa się właśnie losuje. Więc jestem leniwy. Wy nie możecie być leniwi, więc musicie to przepisać. No i tak. Zobaczmy, jak to wygląda. Chociaż możemy patrzeć, czy nie możemy nawet na to patrzeć? Chyba jeszcze nie możemy patrzeć. Dobra. To teraz. Wybaczcie, że jestem taki trochę stegowany, ale jak może zauważyliście, się trochę godzina zmieniła. Więc muszę przypomnieć sobie, co chciałem zrobić. Dobrze, więc zróbmy sobie teraz ten timer. Więc na początku sprawdźmy, czy jesteśmy serwerem. Bo jeżeli jesteśmy serwerem, to my będziemy chcieli ten timer rzeczywiście, żeby on szedł w dół, prawda? Więc if manager połączeń, bo musi, to jest moment, to jest chyba funkcja statyczna.
czy jestem serwerem. If timer głosowania na mapie jest mniejszy od minus 1F, timer głosowania na mapę time do delta time. If timer głosowania na mapę, nie, if math round na się 0. To wtedy złe formatowanie, bardzo nie lubię. Co tutaj? Co tutaj? Co tutaj? Co tutaj? Aha, dobra. Więc teraz chcemy sprawdzić. Znaczy, teraz jeszcze chyba nic nie możemy z tym zrobić. Tak mi się wydaje. Zobaczmy. Dobrze, więc teraz przydałoby nam się stworzyć nowy skrypt. Ja bym go sobie nazwał głosowanie. Od razu go dajmy na skrypt menu, żeby potem nie zapomnieć. Sam jesteś cannot be found. Działa? Działa. Dobrze. I stworzymy sobie z nim kilka rzeczy. Więc tak, po pierwsze stwórzmy sobie dostęp do generic, do listy i stwórzmy sobie nową listę intów. List int lista losów na ma. Zobaczmy, jak sobie nazwałem głosowanie list int głosy za mapą. Lepiej to brzmi. Lista głosów za mapą. Na się new list int. Tak. Więc w starcie musimy ją jakoś teraz wypełnić, tą listę czymś, prawda? Ja chcę ją wypełnić sobie z zerami. Więc for each mapa in lista manager połączeń list get component menu, chyba w menu głównym mieliśmy te listy. Lista map lista głosów za mapą add i chcemy dodać 0. Więc teraz ta lista będzie wypełniona będzie tyle pozycji w tej liście, ile jest map, bo używam tutaj foricha. I każda pozycja będzie miała 0 głosów. No i teraz tak, skoro już mamy naszą listę głosów za mapą, może weźmy sobie te skróty, poróbmy, co nie?
Menadżer połączeń. Na się get.com. Tak, nie mogę tutaj. I menu główne MG. Tutaj zamiast tego użyjmy już te MG. Teraz tak. Robię sobie tak. Int dostępne losy. Ilość dostępnych losów. Int ilość dostępnych losów za mapą i public, samo tutaj public i też public. I co tutaj jeszcze? Dobrze, więc na początku public static bool glosowanie trwa false. To wszystko dajmy static. Jak tam zrobiłem static, widocznie nie zrobiłem tego bez potrzeby. I zrobimy sobie jeszcze głosy na tak i głosy na nie. Dobrze. I teraz musimy sobie zrobić voidy. Dobrze, zróbmy sobie to w ten sposób. Tak, przecież też to będzie się jest. Tylko to chyba musi być ten string args. Tak mi się wydaje. Tak zrobiliśmy ten system multiplayer, że te string args musi tutaj być. Znaczy cokolwiek to może być, to może się nazywać jakkolwiek, ale żeby ten string tutaj jednak był. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dodaj głos na nie. Tutaj minus, a nie, plus plus, tylko że na nie. Dodaj głos. Na mapę i tu już ten string args będzie nam potrzebny
I tutaj usuń los na mapę. Dobrze. I tutaj w tym stringu tak, sorry, ale rozbawiło mnie to. Nieważne. Chciałem sobie napisać podsumowanie, ale nie potrzebujemy. W tym stringu będziemy podawać numer mapy. Więc object argumenty równa się funkcje string come on. Jak to się nazywa? Zapomniałem. Zobaczmy sobie tutaj gdzieś. No, działa. Compress string to array of objects. O Jezus, jak ja to nazywałem? A to jeszcze mi się nie podpowiada, to super w ogóle, nie powiem. Zrobimy tak, że zapiszę, zamknę. Jeszcze raz odpalę, bo bez podpowiedzi będzie słabo. Compress. What the fuck? A, bo zrobiłem błąd. Sorry. Powinien być tutaj. Compressed string to array of objects args i chyba myśmy coś ustalili, żeby to było w tym zerze, co nie? Zobaczmy. Tak to jest właśnie, jak się robi grę tyle czasu i... Nie, chyba nie. Zresztą zaraz przetestujemy. I tak. Głosów za mapą. Argumenty 0 plus plus. Tak. Czy nie? Czekaj, ty jesteś do mnie. A, oczywiście. Nie no, come on.
Nie? A, no tak, brakuje jeszcze jednego tego. No, nie działa. Nie działa. Chwila. A, jeszcze... Int. Tak, teraz działa. Teraz to samo tutaj. Tylko, że tutaj dajemy minus. Dobra. Coś tu jeszcze? Zobaczmy. Jak sobie to w ogóle napisałem? Dlaczego tu mam dodaj głos? Ja mam usuń głos. I tu mam. No come on, przecież to jest w ogóle bez sensu, co tutaj zrobiłem. Ach, musiałem być jakoś bardzo zmęczony. Tu, no jak? Dobra, nieważne. To teraz piszmy. Rzecz połączeń. I'm in menu główne. Dobra, i teraz, jeżeli nasz timer się skończy, timer się skończy, to chcemy zobaczyć, która mapa otrzymała najwięcej głosów. Kolejny, najpierw nie można głosować. Dobra, będzie bardziej logiczny, no, jak najpierw zrobimy te okna do głosowania. Więc tak. For each, dla każdego, dla każdej. Albo nie, zrobimy sobie. Albo dobra. For each. Mapa in manager połączeń, lista. Lista map. Dla każdej mapy w liście map. Dla każdej mapy w liście map chcemy rysować taki jakby taki kwadrat tej mapy. Prawda? Ale jeszcze wcześniej chciałbym sobie zrobić jakiś licznik, czyli w którym for each'u jesteśmy, czyli w której mapie jesteśmy, więc sobie zróbmy tutaj int ma się 0. Tak? Tak jak to sobie zrobiłem, zobaczmy jak to zrobiłem tutaj. Manager połączeń. I mean menu główne. Dobra, i w tym momencie bardzo mi się nie chce tego pisać i wymyślać od początku. Więc musicie mi wybaczyć. Ale to sobie skopiuję. Bo to wiecie, to jest same GUID, nic nieciekawego, ja wam to tylko wytłumaczę. Dobra, ponieważ obiecałem, że tylko sobie guziki skopiuję, to resztę usunę.
To zaraz sobie napiszemy od początku. Nie wiem, czy to jest sound button, tylko chcemy. Chcemy to. Dobrze, i teraz sobie to nie, jeszcze nie przypisujcie, bo tu mam głosowanie. Kropka. Lista głosów za mapą. Dlaczego i minus 1? Muszę pomyśleć, dlaczego to jest i minus 1, a nie i. A, bo to jest zaczynamy od jedynki. Żeby tutaj no nie było zera. I to jest całkiem logiczne, że zaczniemy to sobie i od jedynki i potem jeżeli chcemy brać indeks mapy, no to po prostu odejmujemy od tego 1, ponieważ tutaj mnożymy to przez i, bo ten for each, znaczy dobra, teraz wam to wytłumaczę, jak to działa. Dla każdej mapy rysujemy taki kwadrat, ale musimy go jakoś przesunąć, bo ponieważ żeby nie były wszystkie kwadraty w jednym miejscu, musimy je przesunąć. Przesuwamy je tak, że po prostu mnożymy tą wielkość przez i, czyli przez numer obecnej mapy. Więc mapa numer 2 będzie dwa razy dalej niż mapa numer 1. A mapa 3 będzie 3 razy dalej niż mapa numer 1. Tak? No i właśnie dlatego to mnożymy przez i. Jakbyśmy to mnożyli przez 0, to by się nie pokazywało po prostu. I dlatego tutaj dajemy 1, a nie 0. No i potem, jeżeli chcemy pokazywać liczbę obecnych głosów za mapą, to po prostu musimy odjąć tą jedynkę, którą tutaj dodaliśmy, ponieważ jak wiadomo, lista się zaczyna od zera, a nie od jedynki. Dobrze, i mamy nasze guziki w tym momencie. I może byśmy zobaczyli, jak to wygląda, żeby wam to uzmysłowić. Jak to teraz wygląda? Dajmy sobie play. Piszmy sobie. Mam tu jakiś błąd, jest out of range, nie wiem dlaczego. Zobaczmy. Menu główne 379. Głosowanie kropka lista. To wygląda tak, jakby to nie działało. Zobaczmy, to mi się to nie wyświetli, ponieważ to jest static.
Zdebagujmy sobie. What is up? Tak mi się zdaje. Wiem, o co chodzi. Zobaczcie, to próbuję robić for each'a dla każdej mapy w liście map. W menu głównym, kropka, lista map. A lista map się zapełnia tutaj. I tak mi się zdaje, że to się próbuje odpalić wcześniej, niżeli to. Czyli przed zapełnieniem się listy map. Co w takim wypadku należy zrobić? Musimy wejść sobie tutaj w file. Edit, Project Settings i Script Execution Order. I dodać sobie tutaj. Jak się nazywa nasz ten? Chcemy, żeby menu się odpalało wcześniej. Jesteś menu główne i dać sobie wcześniej, na przykład minus 50. Dać sobie applya i teraz powinno wszystko działać. Tak, jak widać się teraz się prawnie debuguje. Jak sobie tutaj wpiszę code map, to mamy obydwie mapy i tylko mamy błąd, że nie są połączone, ale to tam, prawda? No więc tak. Super, prawda? Super. Ja już się bardzo cieszę w tym momencie. I co teraz? Dalej. Ten w ogóle system głosowania sobie zrobiłem trochę na zaś, ponieważ to będzie nam dopiero potrzebne później, jak będziemy robić głosowanie na przykład za wyrzuceniem gracza, prawda? Więc gdzie ja skończyłem? Tutaj. Ale czego tu jest to, jeżeli te i jest mniejsze od 7? Ponieważ chciałem, żeby pierwsze tam chyba 6 map było w jednym rządku, a drugie 6 map w drugim rządku. Więc jeżeli jest mniej jak 7, to wyświetla się w tym rządku, a dopiero później w rządku poniżej. Tutaj zobaczcie, że wysokość jest tutaj inna, bo tu jest to, tutaj plus 300 jakieś, prawda? No w każdym razie jest inna wysokość. Tylko dlaczego tego nie ma tam niżej? A no to widzicie, no to zapomniałem tego zrobić. To samo jeszcze trzeba sobie wkleić tutaj. Razy i tutaj minus 6. Tysiąc osiemdziesiąt na dwa plus 100 minus 1080 razy 0,85. Chwila. Aha, plus i tu jeszcze plus 300. Czyli 230 i ok. Teraz chyba powinno być ok. Na wszelki wypadek, zobaczmy sobie. Patrzmy sobie, czyli weźmy sobie te menu główne. Weźmy, dajmy taki dużo. Raz,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Jest taki symulator już gotowego CS-a. No ja sobie tutaj Vault map. No, jak widzicie, wygląda to elegancko. No ale się jeszcze nie wiem się ta nazwa. Dlaczego się nie wyświetla nazwa? No, bo się nie wyświetla. Teraz się dopiero będzie wyświetlało. No, prawie wyszło. Muszę zobaczyć, jak tutaj jest. Ja się na 2 plus 100. Plus 300, no to jest za dużo. Zobaczmy. Zaraz zestartować. Dajmy sobie tutaj od razu wałt, bo nie chce mi się za każdym razem tego opisać. O Jezus, nie tutaj. Czego dałem w butonie? Nie. Tutaj dobrze było. Ja po prostu mi brakuje jeszcze jednej linijki kodu. Dlatego to jest tak. To powinno być oczywiście, przecież tak. I tutaj. Teraz trzeba zobaczyć. Tu mamy 3 minus 30, tu 200, tu 30. Teraz plus 300. Minus 15. Nie, to minus 30, co nie? No to chyba będzie za wysoko. No, czy za nisko jeszcze? To właśnie najgorsze ustawianie tego tak liczbami. No teraz tego to w ogóle nie ma. Super.
A, razy i minus 6. Nie, okej, okay. Więc minus 15, minus 30 i chyba to wszystko. Tak? No, ja bym dał w ogóle już bez tego. No, według mnie jest idealnie teraz. Zobaczcie, jak to się pięknie skaluje, nie trzeba nic robić. No dobrze. Teraz róbmy, żeby ten timer działał. I usuńmy te mapy. Niepotrzebne. Timer mamy. Tu. Więc teraz tak, trzeba zobaczyć, która mapa wygrała. I potrzebujemy zaimportować jedną bibliotekę, tylko niestety nie pamiętam jaką, więc muszę sobie przypomnieć. Nie wiem, chyba te. Chyba to wystarczy. Nie wiem. To te cztery. Albo te trzy. Problemy z tymi trzema. Zobaczymy. Więc teraz tak, for each, znowu dla każdej mapy. Jeszcze wcześniej lista map.max właśnie jest int max liczba głosów i tak, maksymalna liczba głosów to będzie po prostu maksymalna liczba w tej naszej całej liście, bo mamy taką funkcję, która właśnie w tej linku kolekcji, która tam nam zwraca maksymalną, no maksymalną wartość z całej listy. Bardzo, bardzo przydatne. Więc teraz tak, mam już mapę, która wygrała, ale może być takich więcej. Więc na przykład, jeżeli na przykład maksymalna liczba głosów wynosi 3, a są 3 mapy, gdzie liczba głosów wynosi 3, no to trzeba będzie losować pomiędzy nimi, prawda? Więc teraz w tym for each'u się upewnimy, czy nie istnieje druga mapa, która ma, albo trzecia, albo czwarta, która ma taką samą liczbę głosów. Więc tak, if mapa kropka a nie, przepraszam bardzo, tutaj chcemy nie dla każdej mapy, tylko chcemy int mapa losy in, nie lista map, tylko losowanie kropka liczba głosów za mapą. I teraz mamy tą listę intów tutaj, prawda? Więc if mapa głosy równa się if mapa głosy równa się max liczba głosów, czyli jeżeli inna mapa uzyskała taką samą ilość, wtedy będziemy ją dodawać do takiej, do czegoś, co zaraz stworzymy. Więc stwórzmy sobie po pierwsze tak. Tutaj chcemy mieć jeszcze jakiś licznik. Licznik tych właśnie, w której liście ma, w której mapie głosów jesteśmy, w którym incie w tej liście. Zróbmy sobie tutaj int f 0
I na końcu oczywiście F++. I przepraszam bardzo, nie tutaj, tylko tutaj. Dobrze. Stwórzmy sobie list int temp winmaps, czyli no, mapy, które miały taką samą liczbę głosów. W temp winmaps na się new list int. Nie, po prostu będziemy dodawać. Czyli jeżeli mapa z głosami ma taką samą liczbę głosów jak maksymalna liczba głosów, to wtedy ją dodajemy do tych map, które wygrały losowanie. Więc temp winmaps.add mapa losy. Nie, tym dodać te F. Czyli numerek tej mapy. Tak? My nie potrzebujemy dodawać do tej liczby map głosy, ile głosów zebrała, tylko chcemy, jaki ma numerek ta mapa. I dzięki temu, że tu mamy to F, to właśnie możemy sobie zobaczyć, który ma numerek, tak jakby w spisie, w liście tej map. Co za tym idzie, również ma taki sam numerek w liście ogólnych map wszystkich. I co za tym idzie, będzie można potem wywołać void, który pozwoli nam na załadowanie tej mapy. Dzięki temu system właśnie wie, która to jest mapa. Bo nie potrzebujemy głosów, tylko potrzebujemy numerek mapy. Dobra, więc mamy tutaj te F++. I to jeszcze. Dobra, tu już koniec tego for each'a. I tutaj za tym for each'em piszemy if temp winmaps count jest większa od 1. Nie, najpierw wnosi 1. Czyli jeżeli jest tylko jedna mapa z takimi głosami, czyli że tylko jedna mapa została wybrana. Else if temp minimaps.count jest większa od 1. Mamy takie dwa przypadki. Jeżeli jest jedna mapa, to coś. Jeżeli jest więcej jak jedna mapa, to też coś. Tu będzie losowanie. Prawda? Dobrze, i teraz zróbmy sobie nowy enumerator. Więc enumerator zakończ losowanie za mapą. I losowanie if losowanie else. Dobra, jeżeli będziemy losować, to coś, a jeżeli nie, to też coś. Jeżeli będziemy losować, to jakoś to losowanie trzeba będzie przeprowadzić, więc teraz przeprowadzamy losowanie. Tylko chwila. Mam to chyba jakieś zmienne, prawda? W ten vote map. Pokaż wybraną mapę. Aha. Pokaż wybraną mapę, czyli pokaż wybraną mapę się będzie odpalało wtedy, kiedy. Znaczy, to będzie zmieniało. To będzie po prostu. Pokaż wybraną mapę, jeżeli będzie na true, będzie powodowało zniknięcie tego, czyli głosowania. Więc if pokaż wybraną mapę, return, czyli tego już powrót i tego nie wykonuj, tego wszystkiego, co jest za returnem. I tu będzie od razu pokaż wybraną mapę równa się. Się true.
Tu będzie pokaż wybraną pioruna się 0. No. Czyli żeby się pokazała ta informacja, trwa losowanie mapy. Tak jak pamiętamy, tutaj 0 oznacza, że trwa losowanie mapy. I w losowaniu trzeba będzie teraz mapę tą wylosować. A tak naprawdę będziemy ją losować tutaj. Bo będzie nam wygodniej o wiele. Więc wybrana mapa równa się. Temp winmaps 0. Tak? Czyli pozycja 0 z temp winmaps. A tu wybrana mapa równa się random range, czyli zasięg od 0 do temp-winmaps.count. I tu też będzie temp ten winmaps i ten numerek bierzemy. Tu musi być unity-engine.random. Dlaczego? Ponieważ importujemy klasę system, która też ma klasę, znaczy importujemy namespace system, która też ma klasę random. I tutaj kompilator nie wie, czy ma brać z Unity Engine, czy ma brać z systemu. My tu chcemy brać z Unity Engine'a. Dobrze. I teraz chcemy zakończyć to głosowanie, co nie? Więc losowanie yield return, czyli poczek, wait for seconds, czyli po prostu poczekaj. Pięć sekund. Tego else'a w ogóle nam nie potrzeba. To yield return. Tutaj poczekaj jeszcze kolejne 5 sekund. Nie, albo 3 sekundy. Co ja robię? Tutaj poczekaj 5 sekund i zmień pokaż wybraną mapę na true. Bo już wiadomo, która się wybrała. Prawda, już. No, 5 sekund na emocje, żeby to ileś tam trwało, prawda? Niby to losowanie. Co z tego, że no, tam trwa jakieś ułamek sekundy, ale żeby były emocje, no to 5 sekund. A potem, żeby dopiero się pokazało, że no, ta informacja, ta, wygrywa mapa, prawda? I tutaj też pokaż wybraną mapę. Nie, to else jednak jest potrzebne. I tu będzie po prostu pokaż wybraną mapę na się true. Chociaż nie. Nie jest nam potrzebne. Tak? No, bo tutaj dajemy też 5, prawda? I tyle. I potem będzie zresztą załaduj level
Zalanduj. Jak się nazywała ta funkcja? Jeszcze trzeba obecna mapa int, chyba trzeba to ustalić, co nie? Nie, zapiszmy sobie tutaj, zobaczmy. No cóż, więc tak, po tym my tego w ogóle no nie chcemy, tylko chcemy, żeby się zmieniło. Menu główne.obecne okno równa się void map. I to sobie skopiujemy, wytniemy, tu zapiszemy. Tu. Jeszcze tak, żeby było wszystko cacy, dajmy obecna mapa int równa się, ale to nie tu, tylko tu. Obecna mapa int równa się wybrana mapa. No i tu tak samo. Dobrze. I to odtagujmy. Oczywiście. No i git. No i teraz wszystko, co trzeba zrobić, możliwość losowania. Znaczy głosowania. Więc tutaj, gdzie mamy ten button, będziemy pisać tak. Najpierw trzeba sprawdzić, czy mamy dostępny głos. Głosowanie. Ilość dostępnych głosów za mapą dajmy domyślnie na 1. Co chciałem teraz zrobić? Już właśnie zapomniałem przez to, co chciałem w ogóle zrobić. Losowania. No dobra, tu mamy jeden, tu mamy jeden i tyle. I if menu główne.ilość. Nie menu, tylko losowanie. Ilość zwykłych głosów za mapą jest większa od 0. Co ja robię? Losowanie.
Nie, nie. Menadżer połączeń.rpc. Nadawca. Nadawcą będzie ten game object. Nazwa funkcji będzie jak? Dodaj głos na mapę. Kropka all buffered. Bardzo indywidualne, ważne. Argumenty. Ale what the fuck? Poczekajcie chwilę. Dlaczego ja to piszę tutaj? Chciałem pisać w menu głównym przecież. Tam, kiedy się kliknie ten guzik. Wytnijmy. Sorry. Tu. Będzie tutaj menadżer połączeń. I co? I argumenty. Moim argumentem będzie. Będzie co? A, i oczywiście, że będzie i, czyli to, w którym guziku jestem, czyli na który guzik klikam, czyli na którą mapę klikam. I. Tak? Tak myślę. Dobra, i to samo. Aha, i minus 6. Nie, 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 nie minus 6. I. Tu, i to samo. Nie all buffer, tylko serwer. Chcemy, żeby to tylko do serwera się wysłało. A serwer będzie nam mówił, ile jest głosów. Tak to zrobimy. Dobrze, więc teraz jeszcze musimy synchronizować liczbę głosów z serwerem. Więc przechodzimy do skryptu synchronizacja z serwerem. I losowanie. Nie mam. Już mam. What the fuck? Głosowanie, głosowanie. I głosowanie równa się get component. Głosowanie. I tutaj. Muszę dwie. Dwie muszę wartości synchronizować. Pierwszy ten timer. Ten timer głosowania na mapę. 3. To. W sensie, że ten ból. No. Wybrano mapę. To cztery rzeczy. W sumie. Jakie cztery? Już zapomniałem, które. Come on, ludzie. Te trzy i czwarta? No nie, mów.
że zapomniałem. A i to. Głosy na mapę. Więc tą listę. Nie. Nie no, come on, to będzie za dużo roboty, żeby teraz tą listę synchronizować. To jednak nie, to jednak zrobimy tak, że będzie się do wszystkich. All buffered. Więc tylko te trzy rzeczy. Sobie skopiuję, żeby mieć je na wierzchu. Więc tak, stream, popka, send the next. Nie. Menu główne pokażę wybraną mapę. Stream.send next. Menu główne wybrana mapa. Stream. Send next. Menu. Tak. Menu. Come on. Kropka timer. Czy to mogę to usunąć? A możecie być ciekawi, dlaczego my tutaj nic nie robimy? Ponieważ to będzie tylko te głosowanie na mapę, będzie tylko przy okazji tego. Ja sobie tego często nie usuwam, ponieważ potem nie wiem, co robić. Będzie tylko przy okazji turniejowego. Dobrze. I teraz musimy to odbierać, więc menu główne kropka. Kropka. O. Fajna rzecz. Jak się trzyma kontrol, to się robi tak półprzezroczyste. Fajne. Kropka. Pokaż. Wybraną mapę równa się float. Bool. Stream. Receive next. Nie chce mi się tego pisać za każdym razem. Tu będzie. Najpierw było pokaż wybrana mapa. Będzie int. Wybrana mapa. I tu będzie timer głosowania na mapę. Tu będzie float. Wpisujemy. What mate? What fucking mate? Początku.
Oczywiście, sorry. Jeżeli tu będzie się mindfucka, to oczywiście przeze mnie. Bo nie chcę, chcemy brać Maxa z głosowania, więc głosowanie. Kropka. Lista głosów za mapą. Dobra. No dalej. I pokaż wybraną mapę równa się 3. Tutaj co chcesz, czego chcesz ode mnie? Yield return new. Tak samo tutaj new. Wszystko? To wszystko. Chwila, czy ja właśnie przypadkiem nie przerwałem pisania sobie czegoś? Czy czegoś właśnie nie pisałem i nie przerwałem? Ajajajaju, co się dzieje z moją pamięcią? No nie, to pisałem i to skończyłem pisać. Czy to tyle? Czy to tyle? Czy to tyle? Nie wiem. Najlepiej by było, jakbyśmy kliknęli. Zmienili z World Map na Walking. Za pamięci. Dali Ctrl B. Mamy tu jakiś błąd i to więcej jak jeden, ponieważ pierwszy timer nie idzie. A po drugie tu się nic nie zmienia. Tylko dlaczego? Mamy więcej jak jeden błąd. Więcej. Dobrze, dobrze, dobrze. Po kolei, po kolei, po kolei, po kolei, po kolei, po kolei. Bo coś tam mąciłem. Więc tak, po pierwsze, dlaczego nam się nie chciało zmienić na Vault Map? Dlaczego, 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 dlaczego? Już patrzymy dlaczego. To się zmienia w tytuł. Aha, musi się wszystkim przecież zmieniać. Co nie? Jak ja to zrobiłem tutaj? No dobra, zrobimy to sami, więc tak. Wytnijmy to stąd i dajmy go tu. Gdzieś tam na końcu. Zmienione obecne okno będzie polegało na tym, że obecne okno równa się.
Promocja kropka. Array of objects to string compressed. Args. I teraz po chwilę muszę się zastanowić. To jest array. I z niego chcemy wyciągnąć 0. I to jako int. Jak można. Czy za bardzo chcę skrócić sobie życie? Znaczy, bardziej je komplikuję. Zrobię sobie object. Dobra, i to wszystko jako string. Dobra, nice. Więc zakupimy sobie tutaj. I tu. I zamiast tego dajemy... Menadżer połączeń, kropka, wyślij RPC, game object, nazwa funkcji, odbiorca, all buffered, odbiorca indywidualny, brak argumenty, vote, map. Something's wrong. I can feel it. Array of object. Nie. String to array. To. To chciałem mieć. I dlatego mi to nie działało, ponieważ wziąłem to złą funkcję wziąłem. Dobrze. Jeszcze był drugi problem. Ten timer niezbyt działał. Dlaczego ten timer no nie działał? Dlaczego mi timer nie działa? Jest większe od minus jedynki. Często ten błąd się zdarza. Tu jeszcze na końcu chcemy dać, żeby... Timer na się minus 2. Żeby to się cały czas nie wykonywało, tylko żeby się raz wykonało. Co nie? Taki jakby stop dla tego timera. Ale to może wykonamy gdzieś indziej. Na przykład, znaczy dobra, to tu może być wykonywane. Chociaż nie. Wystarczy tylko tutaj.
napiszemy. Ale jeszcze były błędy z tą mapą, prawda? To było dlatego. Ponieważ tutaj dawaliśmy te i, a ja zapomniałem, że tutaj mieliśmy indeks od zaczynający się od 1, więc tutaj powinno być i minus 1. Jak sama tutaj, tutaj i minus 1. Aha. Wpisujemy. Ctrl B. Ten jeszcze napis trzeba usunąć stąd. Profile mapa DAS 2. Super. Z tym głosowaniem. Dlaczego on jest na minus 2? O Jezus, nie tutaj dałem to. Ale zobaczmy, czy działa system. Jest jeden. Zapomniałem odejmować. Siedem. Siedem. 11, 12, 13, 14. Rozpamuję tym. 31. 31. Dobrze. Przynajmniej to działa. Jeszcze musimy synchronizować oczywiście. Znaczy nie synchronizować, tylko żeby to się od razu na minus 1, znaczy na minus 2 nie zmieniało. Po prostu w złym to miejscu położyłem. Miałem to dać. Gdzie to dodałem? Przypadkiem właśnie nie było tutaj? Nie, chyba było gdzieś indziej. Dobra. A, i jeszcze od razu ten, żeby była ograniczona liczba głosów. Znaczy, że tu po kliknięciu głosowanie, kropka, liczba głosów za mapą, minus, minus. Kopiuj, klej. Zapisz. Dobra. What is up? Nie lista, tylko dostępne, ilość dostępnych głosów za mapą. To mi chodziło. Ctrl B. Weźmy na przykład, zagłosujemy na Inferno. Ups, nie działa.
I co? Nic. I nic. Dobrze. Naprawiamy błędy. A, bo tutaj nie zrobiłem tego ifa, którego zrobiłem tutaj. No popatrz. Czyli na dolne mapy on by działał, a na górne już by nie działał. Ciekawe. Dobrze, tylko jeszcze dlaczego? To nie działa. Losowanie, yield, return, new, wait 4 seconds. 5 sekund, pokaż wybraną mapę na true. A potem znowu 5 sekund. I to. A, no z bardzo prostej przyczyny to nie działa, ponieważ my tego w ogóle nie uruchamiamy. Jak już mi się zapowiedziało. Co tutaj? Start coroutine. Zakończ głosowanie za mapą. I tu. I tu jako argumencie co? Głosowanie na true. A tu na. Dobrze. Teraz maksymalnie nie mogę na jeden. No to weźmy, żeby było losowanie. Ten timer trochę za szybko leci, ale to zaraz. Losowanie mapy. Gra mapa DAS 2. Dobrze. Fajnie. Teraz się tak, spójrzmy na ten timer. Co jest z nim tak? Ale to będziemy. Dobra, to zróbmy tak, że. Dajmy tutaj play, żeby już się zaczęło ładować. Integer test. Tu. I tak. My w tym czasie sobie spojrzymy, dlaczego to może nie działać. Dlaczego to może nie działać? Pokaż Vault Map. Czy to jest wykonywane niby? Niby w Switchu. Czy znaczy, no niby w Avangui. Dobra. Zróbmy, żeby teraz wygrała Inferno. No i super. Teraz mi się załadowała, tylko że takie mapy nie. Prawda? Tak więc tak, wszystko pięknie działa. Ten timer to już naprawdę 10 miesięcy nie chcę nad tym myśleć, bo jednak trochę z tym będzie roboty.
Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli film Ci się podobał, nie zapomnij łapce w górze. Ja jestem Cleveland.pl i do usłyszenia.